Cześć, z tej strony Deslot, miło mi was widzieć. Wczoraj nagrałem dla was odcinek o całej fabule Fortnite. Dzisiaj zdradzę wam kilka sekretów na temat powrotu Midasa. Midas to bardzo tajemnicza osoba, która była szefem agencji podczas rozdziału drugiego sezonu 2. Midas opiera się na greckim micie o królu o tym samym imieniu, który wszystko, czego dotknął, zamienią w złoto. Jak widać, jego zamiłowanie do złota jest naprawdę bardzo duże. To widać po jego nawet kolekcji. Pokonał on tam wielu bardzo ciężkich przeciwników, w tym nosi on maskę czarnego rycerza z sezonu drugiego. Oprócz zamiłowania do złota, Midas był również szefem agencji o nazwie Duch, inaczej też znaną pod nazwą Ego. Midas skupił się na zbudowaniu Imperium Szpiegowskiego, pełnego intryg i podbojów, oraz również badał urządzenie, dzięki któremu miał wydostać się z pętli, jak on sam powiedział. To urządzenie, jednym z nich było urządzenie wyraźnie stworzone przez inteligentne istoty. Inteligentne tyle i dysponujące ogromnymi zasobami. Był on w podziwie dla urządzenia, które stało w agencji, którego nie do końca rozumiał, lecz zaczął go badać po to, aby wykorzystać to urządzenie do zatrzymania pętli i wstrzymania burzy, dzięki czemu miałby więcej czasu oraz pamiętałby, co się wydarzyło i mógłby w końcu uciec z pętli. Niestety, jego badania sprzyczyniły się do tego, że pętla oraz strefy czasowe zaczęły gwałtownie się zmieniać, co spowodowało w pewnym momencie bardzo poważne problemy na mapie. Jak część z was może pamięta, to w sezonie drugim mieliśmy olbrzymią falę wodną, która zbliżała się do środka mapy. To właśnie tylko te promienie ostatecznie uratowały nas przed utopieniem całego naszego świata. Jednakże Midas nie do końca umiał użyć to urządzenie, aby wydostać się z pętli, i to właśnie przez niego powstała duża destabilizacja tego urządzenia, a w konsekwencji bardzo duży problem z punktem zerowym. Agencja została wówczas zniszczona, a sam eksperyment się nie powiódł. Prawdopodobnie już wtedy Midas wiedział, że musi znaleźć inny sposób na wydostanie się z pętli. Dopiero po nieudanym eksperymencie dowiadujemy się, że nasz ukochany Midas był jednak podwójnym agentem. Pracował on Ducha tylko po to, aby wyciągnąć jak najwięcej informacji na temat pętli i tego, w jaki sposób się z niej wydostać. A tak naprawdę był on również liderem innego ugrupowania o nazwie Cień, inaczej zwanej również Shadow lub Alter. Ha, pewnie was zaskoczyłem. Pewnie część z was nie wiedziała, że tak naprawdę właśnie Midas był podwójnym agentem. To dopiero w organizacji Cień pokazał swoje prawdziwe oblicze. Dopiero w fabule trzeciego sezonu pokazany nam został Midas jako ten przegrany, który ucieka na tratwie i chwilę później zostaje zjedzony przez rekina. Ale czy tak naprawdę widzieliśmy tam fragment, który chcieliśmy zobaczyć? Czy widzieliśmy tylko to, co autorzy Epic Games chcieli nam ukryć? Czyli mianowicie zniknięcie Midasa. Midas wielokrotnie potrafił świetnie się ukrywać i chować w różnych zakamarkach. Najlepszym przykładem tego na istnienie Midasa jest chyba to, że po opadnięciu wody w wielu częściach na mapie znalezione zostały złote przedmioty, które najprawdopodobniej zostały dotknięte przez Midasa. Moim zdaniem to świetny przykład, aby pokazać wam, że tak naprawdę nie został on zjedzony przez rekina, lecz tylko to, co widzieliśmy, było fragmentem zwiastunu, który chciał ukryć istnienie Midasa na kolejne sezony. Jak więc przystało na agencję, którą prowadzi o nazwie Duch, on sam zniknął jak duch, czyli nikt już się nie spodziewał, że może powrócić. I jak duch powrócił w nowym zwiastunie z Halloween tamtego roku, to właśnie wtedy ponownie mogliśmy zobaczyć Midasa, ale tym razem w roli ducha. Chociaż widoczny był tutaj w zupełnie zmienionym stroju, to wydaje mi się, że on wciąż mógł żyć i prowadził po prostu złowrogie duchy, które zostały tego samego dnia wyrzucone do Fortnite. Być może miał jakiś pomysł, w jaki sposób można wykorzystać tą energię do tego, aby przez chwilę jako duch pojawić się ponownie w pętli. Ale pamiętajcie, to tylko teoria, która może być prawdopodobna, ponieważ jeszcze nikt tak naprawdę nie wie, co nas czeka, jeżeli chodzi o Midasa. Midas, zanim jeszcze opuścił agencję, postanowił stworzyć trzyosobową ekipę, która jego zdaniem miała naprawdę wielki potencjał. Zwerbował on wówczas Płonącego Wilka, Chaos Origins i Sierrę, czyli trzech egzekutorów Midasa. I to właśnie te trzy postacie będą nowymi ekipakami w najbliższych miesiącach tego sezonu. Teraz pojawił się nowy zwiastun jednego z egzekutorów, który pokazał nam, że Midas wciąż żyje. Obejście sami. Większość myślała, że Płomienny Wilk to tylko legenda. Opowiastka starych wojaków straszących nowych rekrutów. Ale zapewniam, że jest tak prawdziwy jak przepływ i równie zabójczy.
nie do zatrzymania, nie do ujarzmienia. Ale ja ujarzmiłem przypływ. Ręka Midasa i tajna akta! To na pewno jest Midas i jak widać ma się całkiem dobrze. W tym momencie ogląda wszystko z kamer i przesyła swoje rozkazy do swoich egzekutorów. To więc być może oni w przyszłości będą jednym z wątków powrotu Midasa. Przyznam, że jest to bardzo ciekawy wątek, prawda? Znalazłem dla was więcej ciekawostek. Pewnie część z was nie zauważyła, lecz na statku Matka podczas eventu sezonu 7 na zakończenie sezonu można było zauważyć wiele elementów z pokoju Midasa albo inne złote przedmioty, które najprawdopodobniej wskazują na to, że Midas też był na tym statku. I być może właśnie w ten sposób próbował wydostać się z pętli. Idąc dalej tym tropem, mam podejrzenie, że złota kostka, w której znajduje się królowa, nie bez przyczyny stała się złota. To właśnie może Midas dotknął ją, a ona zamieniła się w złoto. Zapomnijmy, że Midas bardzo chciał wydostać się z pętli i to właśnie może za jej przyczyną udało się mu dostać, ale przez przypadek zamienił ją w złoto. Wiecie jak to jest, złote rączki. Zwróćcie uwagę, że Midas może mówić, co oznaczałoby, że w końcu udało mu się opuścić pętlę. Wszyscy bohaterowie, którzy znajdują się na wyspie oraz są w pętli, nie mogą powiedzieć niczego, a wszystko, co chcą powiedzieć, staje się bełkotem, którego nie da się zrozumieć. Wiemy jeszcze, w jaki sposób udało mu się uciec z pętli, ale na pewno to zrobił. Być może obserwuje on nas teraz spoza pętli i przygotowuje plan, jak innych agentów również stamtąd wyprowadzić. Dlatego też jest to otwarta, nowa część fabuły, która być może zostanie również wykorzystana w chapterze numer 3. A ponieważ dość często widzimy Midasa jeszcze w Fortnite, to jest też duże prawdopodobieństwo, że uciekając z pętli ponownie powtórzy wyczyn i będzie chciał jeszcze raz dostać się tutaj, aby wyciągnąć tym razem resztę swojej załogi. Podsumowując, wygląda na to, że Midasowi udało się opuścić pętlę i będzie on teraz starał się za pomocą właśnie obserwacji doprowadzić do tego, aby w końcu wypuścić nas wszystkich z tego szaleństwa. Każdym nowym egzekutorem myślę, że będziemy dostawać więcej informacji na temat tego, kim tak naprawdę jest osoba, która ogląda nas z kamer. Dzięki kochani za oglądanie! Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie teraz łapkę w górę, tak aby było nas coraz więcej i dołączcie do klubu dzwoneczku, tak aby nie przegapić żadnego materiału, który wstawiam regularnie co dwa dni. Dla tych wszystkich, którzy oglądali do końca, niech napiszą w komentarzach: Midas powraca! To będzie dla mnie znak, że obejrzeliście ten materiał do końca i ja przyczepię wam serduszko i napiszę coś od siebie. Bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczyska. Cześć!